Jankes, witam i zapraszam na kolejną imprezkę. Dziś zacznę słowami jednego z utworów Lecha Janerki. Jezu, jak się cieszę. Cieszę się, bo zabieram was do mojego ulubionego klubu na mapie naszego kraju. To jest klub Live w Rzeszowie. Za chwilę tam się pojawimy. Za każdym razem przyjeżdżam w to miejsce z ogromnym, choćby takim, bananem na twarzy. Zapraszam na imprezkę. Klub Live w Rzeszowie, do którego was dzisiaj zabrałem, to ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Na górze mamy wygodną strefę VIP, tam na pewno też zajrzymy. Na dole są dwa bary z szybką i rewelacyjną obsługą. Tutaj jest parkiet i na samym końcu, tam na końcu widać, niektórzy tam machają, na samym końcu scena, na której występuje mnóstwo fantastycznych artystów. O nich też wam opowiem. Uwielbiam taki widok. Widok ludzi całkowicie pochłoniętych muzycznym klimatem miejsca, do którego przyszli. Tym miejscem jest rewelacyjny klub Live w Rzeszowie, a dzisiejsza impreza nosi nazwę Day and Night i ma wiele wspólnego z tym magazynem. Na okładce jest Kora. Co ma wspólnego magazyn Day and Night z klubem Live? Za chwilę dowiemy się od pięknej redaktor naczelnej. Mówiłem, że będzie pięknie. Ze mną redaktor naczelna magazynu Day and Night. No i teraz wszystko się wyjaśni. Co ma wspólnego magazyn z klubem Live w Rzeszowie? Przede wszystkim to ma wspólnego, że co miesiąc tutaj organizujemy właśnie swoje imprezy premierowe. Bez przerwy, co miesiąc jest to fantastyczna impreza, zrzesza naszych fanów, naszych czytelników i jak widzisz, impreza cieszy się dużą popularnością. Przejrzałem najświeższy magazyn, sporo atrakcji, przyjemności, ciekawostek. Co najciekawsze w listopadowym wydaniu magazynu Day and Night? Nie da się ukryć, że naszym naprawdę wyjątkowym i specjalnym gościem jest Kora. Widać na okładce, ale nieskromnie stwierdzę również w twojej obecności, że wyjątkowym i specjalnym gościem jesteś ty. Oj, tam taka króciutka rozmowa z Konradem Baradem, menadżerem klubu Live. Fantastyczna okładka, fantastyczny magazyn, fantastyczna redaktor naczelna. Krótko mówiąc, polecamy, prawda, polecamy tę lekturę. Jak najbardziej polecamy Day and Night i zapraszamy do Rzeszowa, do klubu muzycznego Live. Amen. Dashbur wszystkim, którzy wezmą udział w polowaniu na te oto krążki. Tutaj jest album Roberta M. No i mam jeszcze składankę Hidden na czasie, jesień 2011. Pytanie dotyczy właśnie tego oto składaka. W środku dwie płyty, na jednej z nich set DJ-ski w wykonaniu. I tutaj jest znak zapytania. Kto jest jego autorem? Odpowiedzi pchajcie drogą mailową na jankes@sk.tv. jankes@sk.tv. Kto jest autorem tego setu DJ-skiego? Osoba, która dostanie ode mnie maila zwrotnego, zgarnia te dwa muzyczne prezenty. Dashbur. Panie i panowie, uśmiechnij się, przedstawiam menadżera klubu Live, Konrad Baran, a teraz przedstawiam i pokazuję, jak wygląda lista z artystami, polskimi artystami
którzy grali w tym miejscu, w klubie Live. Jest tego mnóstwo, gratuluję, panie kolego. Bardzo dziękuję, ale Janki, to naprawdę nie wszystko. To jest faktycznie czołówka polskich artystów. Rozgrzewamy dopiero silniki. Jezus Maria, to kto wystąpi tutaj wkrótce? Oj, 16 grudnia, Matka Chrzestna Klubu. Niezwykła kobieta z mega głosem i charakterem. Kora, 16 grudnia. Właśnie na scenie Klubu Live. Konrad, wiem, że artyści czują się tutaj fantastycznie w tym miejscu, choćby Kazik Staszewski. Tak, tak, czują się tu dobrze, wiesz, tu jest doskonała akustyka, fajne miejsce, nieubrane w ładność, zero, wiesz, pleksji, świecidełek, drewno, prostota. Kazik ostatnio jak był u nas, to powiedział, witajcie w domu. Także facet naprawdę dobrze się tu czuje, uwielbiamy jego koncerty i często do nas wraca. Wy też przybywajcie do tego miejsca, do Klubu Live, prawda? Prawda. To jest pełne cały czas niespodzianek. Aha! Dajcie jakiś parasol, no! Za chwilę do was wracamy. Państwa, przedstawiamy Państwa. Jak macie na imię? Anka. Bartek. Jak wam dzisiaj na Day and Night Party? Zajebiście. Świetnie, naprawdę. Wszyscy tu powinni być. A muzyka? Muzyka może być? Zajebiście, okay. Czy jesteś? Dobra, dobra. Słuchajcie, wiem, że chcecie dzisiaj kogoś pozdrowić. Kogo pozdrawiacie? Mamę. I Sławusia. A psa, kota, nie? Rybę. Dobra. To były krótkie pozdrowienia od tych wariatów do tańczenia, sio! Wariaci! Co jest ważne w każdym klubie, oczywiście ludzie, porządna muzyka, wygodne miejsce do tańczenia i porządnie obstawione bary. Między innymi mam na myśli barmanów, którzy potrafią w szybki sposób podać zamówienie. Tak jest właśnie w klubie Live w Rzeszowie. Tutaj podają napoje, a tam tańczą i pozwólcie, że teraz właśnie skoczę na chwilę na parkiet. Mam pytanie do pani, czy pani ma już dość? Nie, Jankes, absolutnie nie, nie! Ona idzie dalej tańczyć, wcale się nie dziwię, bo klimat podczas imprezy Day and Night Party w klubie Live jest naprawdę fantastyczny. To miejsce ma w sobie to coś, co trzeba poczuć osobiście go odwiedzając. Na dziś to wszystko, to była imprezka, powtarzam, z klubu Live w Rzeszowie, Jankes. Do zobaczenia już wkrótce w SKTV. Na razie.